Witam Was serdecznie, ponownie, bardzo serdecznie Was witam. Wybaczcie, nie będę Wam patrzył w oczy znowu, ponieważ znowu gdzieś prowadzę samochód, a konkretnie na myjni. Moi drodzy, właśnie wróciliśmy z wakacji z Cornwalli i z Devon. Mieliście okazję właśnie widzieć kilka filmów z tamtych rejonów i mam nadzieję, że Wam się chociaż troszkę podobało. A jak nie, no to też dajcie znać, co Wam się nie podobało, jeśli macie ochotę. Dzisiaj to będzie tak w zasadzie o wszystkim i o niczym. Tak naprawdę dzisiejszego vloga nie planowałem, ale chciałem Wam powiedzieć, że następuje pewna zmiana, a tak naprawdę duża zmiana i duży przełom w moim vlogowaniu. W związku z tym, że mój abonament w sieci komórkowej dobiega końca, to ta sieć komórkowa zaproponowała mi przedłużenie umowy i przy przedłużeniu umowy nowy telefon. No oczywiście ja rozumiem, że to nie jest nic za darmo, ale dzięki temu, że zgodzę się na przedłużenie warunków umowy, dostanę nowy telefon z bardzo dobrą kamerą, no z genialną kamerą, tak, z genialną kamerą. Nie będę tutaj reklamował konkretnej marki telefonu, ale wiem, że ten telefon będzie bardzo dobrze kręcił, także nastąpi ogromny przełom techniczny w moich vlogach. Poprawi się nie tylko jakość obrazu, ale poprawi się przede wszystkim jakość dźwięku. I to będzie jakby ten następny krok w moim vlogowaniu. O czym ja będę mówić w ogóle? Ja wspominałem w jednym z filmów, o czym będę mówić, ale tak naprawdę nigdy Wam chyba nie powiedziałem, kim ja jestem, czym się zajmuję i tak dalej. Więc skoro przechodzimy do nowego rozdziału w moim vlogowaniu, do następnego kroku, to chciałbym po prostu, żebyście wiedzieli, z kim tu macie do czynienia. Co to jest za gość, co to jest za koleś, który tutaj do Was mówi. Ja jestem Marcin, to już pewnie wiecie. Przyjechałem do Szkocji 12 lat temu z rodziną, z synem i 11-miesięcznym synkiem Kacperkiem. Przyjechaliśmy tutaj ze względu, o tym już mówiłem we vlogach. I o tym też mówiłem, że nieprzypadkowo znaleźliśmy się w Szkocji, bo mogliśmy wybrać również Anglię czy tam inne kraje Zjednoczonego Królestwa, ale wybraliśmy Szkocję i już powstały vlogi na ten temat. Niektóre z nich okazały się dość kontrowersyjne, było dużo obejrzeń, było dużo komentarzy, były zarówno komentarze pozytywne, jak i niepozytywne, ale nie o tym chciałem mówić. Po 2 latach mieszkania w Szkocji, kiedy nasz syn miał już około 3 lat, został zdiagnozowany jako dziecko z głębokim autyzmem. Właśnie tutaj w Szkocji został zdiagnozowany jako dziecko autystyczne, co zostało również potwierdzone przez lekarzy, przez terapeutów, lekarzy w Polsce. Gdy byliśmy na wakacjach takich dłuższych, tam parę lat temu, to wtedy potwierdziliśmy tą diagnozę w Polsce, ale to nie dlatego, żebyśmy nie ufali szkockim lekarzom, tylko generalnie mamy taką zasadę, że lubimy coś potwierdzać, lubimy coś zweryfikować. No tacy już jesteśmy. Jakieś 9 lat temu Kacperek został zdiagnozowany jako dziecko autystyczne i to zupełnie zmieniło nasz świat, w ogóle sposób postrzegania rzeczywistości i to stało się naprawdę dużym wyzwaniem. No bo powiedzmy sobie szczerze, no, jeżeli dowiadujesz się, że twoje dziecko ma autyzm, to oczywiście czego nikomu nie życzę, broń Boże, ale to twoje życie jednak się troszkę odmienia i generalnie te priorytety, które do tej pory obowiązywały, zmieniają się i że tak powiem, rodzą się nowe priorytety. A naszym priorytetem zawsze było wychowanie dziecka, ale w tym momencie stało się przede wszystkim wciągnięcie go do naszego świata, że tak to nazwę. Ponieważ pewnie wielu z Was zdaje sobie sprawę, czym jest autyzm, przynajmniej mniej więcej. No to mówiąc tak jednym zdaniem i tak, jakbym chciał to tylko jednym zdaniem odkreślić, no to autyzm jest neurologicznym zaburzeniem, to już jest definicja medyczna, neurologiczne zaburzenie,
powodujące, że dziecko jest zamknięte we własnym świecie. To jest tylko taka mega uproszczona definicja, uproszczona przeze mnie i to jest po prostu tylko tak, gdybyśmy chcieli właśnie jednym zdaniem to określić. Więc dlatego naszym głównym celem stało się wyciągnięcie Kacperka z tego zamkniętego świata i wciągnięcie go do naszego świata. I moi drodzy, wszyscy terapeuci, lekarze mówili nam, że Kacperek zawsze będzie zamknięty w swoim świecie, że będzie mega zaburzony i takie tam gadki. No na szczęście okazało się, że ten challenge stał się dla nas, w sumie to dziwnie zabrzmi, ale taką motywacją do działania i w ogóle te słowa tego lekarza, tych terapeutów stały się motywacją do działania i postanowiliśmy zrobić coś innego niż uważa oficjalna służba zdrowia. Postanowiliśmy go wyciągnąć z tego świata i pokazać tak jakby całemu światu i tym lekarzom, że oni nie mają racji. Nie jestem jednym z tych ludzi, którzy krytykują oficjalną medycynę, którzy szkalują oficjalną medycynę i tak dalej. Ja wierzę w dobre intencje oficjalnego świata medycznego, ale uważam, że każdy z nas też jeszcze może coś dodatkowego zrobić od siebie. No, szczególnie jeśli chodzi o nasze dzieci, jesteśmy rodzicami i no, jesteśmy z naszymi dziećmi jednak powiązani jakąś niewidoczną więzią emocjonalną. Wiem, że zacząłem trochę to teraz filozofować. W każdym razie, mówiąc krótko, nie poddaliśmy się i pokazaliśmy całemu światu, że nasze dziecko nie będzie zamknięte w swoim świecie i że wyciągniemy go. I że wyciągniemy go z tego jego świata zamkniętego i to zrobiliśmy. Na dzień dzisiejszy Kacperek jest prawie zdrowy, tak mówiąc w cudzysłowie, tak? Kacperek kontaktuje się ze światem, ma mnóstwo przyjaciół, jest tak zwaną duszą towarzystwa, płynnie mówi w dwóch językach, więc generalnie ma poczucie humoru, ma potrzebę zawierania przyjaźni, jest inteligentny, ma świetną pamięć i jest naprawdę lubiany i to nie jest lubienie na tej zasadzie, że komuś jest żal Kacperka i go lubią, tylko go naprawdę lubią, bo Kacperek jest śmieszny, dowcipny i wszędzie jest go pełno. Zresztą jak będziecie chcieli, to będziecie mieli okazję go poznać w moim vlogowaniu. No a więc to tak pokrótce przedstawiłem naszą historię, bo mógłbym się rozgadać na temat naszej historii. Ale generalnie będę też kończyć już, bo jestem tutaj na myjni, chcę umyć samochód, bo jest strasznie, umyć swoje auto sam. Ale z drugiej strony ja mieszkam też w centrum miasta, więc ciężko znaleźć miejsce, gdzie by to auto ręcznie umyć. Więc korzystam z myjni dlatego. No i mieszkamy 12 lat w Szkocji i nam się tutaj podoba i o tym też nagrywałem film dlaczego i będę jeszcze nagrywał wiele filmów. Ja zdołałem rzucić pracę na etacie, pracuję dla samego siebie, o tym też nagram filmy, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, co robię, ale no nie będę wnikać w tajniki biznesu, bo konkurencja nie śpi, sami rozumiecie. Nie, moim biznesem to nie są jakieś milionowe inwestycje czy coś w tym rodzaju. Ja tak zarabiam tyle samo, co zarabiałbym na etacie, tylko i różnica jest ta, że jestem sobie szefem i to sobie w sumie bardzo cenię. Także zakończę ten blog w tym momencie, bo ten blog tak naprawdę miał pokrótce tylko powiedzieć o tym, skąd się tu wzięliśmy i co my tutaj robimy. I po prostu zaanonsować Wam wielki przełom techniczny na moim kanale. Jest już nowy mikrofon, ale będzie jeszcze lepszy mikrofon i od jutra jakość wideo będzie nie, że o poziom wyższa, tylko po prostu wyskoczy w kosmos. Zobaczycie sami i będziecie mogli ocenić, czy miałem rację, czy nie. Dziękuję Wam bardzo i od jutra rozpoczynamy. No, znaczy ja rozpoczynam, bo nie wiem, kiedy opublikuję ten vlog, ale mam dla Was tyle materiału i tyle niespodzianek, że to, co do tej pory widzieliście, to jest tylko jakieś takie badanie terenu. Ja po prostu badam, powiedzmy, teren w tym świecie vlogowania. A
prawdziwe vlogowanie zaczynam od jutra. Dziękuję. Trzymajcie się.